No dobra, to cześć. Tu tutaj dwa ostatnie dni nie, nie było w ogóle. Znaczy nie, przedwczoraj, przedwczoraj nie było e, filmu w ogóle. Wczoraj był tylko taki z jednej skoczni z Lubiany K55, gdzie skoczyłem 70 metrów, ale tam inne skoki oprócz tego jednego nie były jakieś bardzo udane. I dzisiaj postanowiłem, że wrzucę film z moim głosem, mimo tego, że i tak nikt tego nie ogląda ani tamtych filmów, ani tych, ale czemu nie? Czemu nie wrzucić? Nie wiem, też chyba pierwszy tydzień mija od działalności, od rozpoczęcia działalności mojego kanału. Albo drugi nawet nie chyba pierwszy. Więc fajnie. Mam zero chyba wszystkie statystyki. Bo pierwszy film obejrzała tam jedna osoba. Bo mu powiedziałem, żeby obejrzała. A reszta no to już nie są oglądane. Mm. Więc tak to ogólnie wygląda. Ale ja to tak sobie robię dla dla, dla fanów żeby tak z angielskiego powiedzieć wow international super fajne więc co mogę powiedzieć no no powiem tak, że nagrywam już nagrywam drugi raz ten turniej bo poprzednio po prostu nie wiem coś, coś tak w ogóle te wszystkie skoki były tak beznadziejne Nie kwalifikowałem się nawet do drugich serii tych konkursów Więc to było coś dramatycznego eee, Więc postanowiłem, że jednak nagram drugi raz jeszcze eee, No i teraz właśnie to nagrywam eee, Ogólnie to poprzednio wychodziło mi tak, że kwalifikacje były nawet całkiem dobre Ale jak przychodził konkurs to było... Okropnie. Więc mam nadzieję, że teraz będzie jednak trochę inaczej. Że będzie nawet na odwrót, albo przynajmniej, nie wiem, że przynajmniej po prostu w konkursach będzie dobrze. No ale nie jest. Jak widzimy zdecydowanie nie jest dobrze. 16. miejsce. Nawet nie. 24. I ja nie wiem, co się dzieje, że teraz mam takie słabe skoki, bo to jest Tutaj chodzi o coś w technice mojego skakania Bo Ta gra jest dosyć prosta, prawda? I wystarczy tutaj mieć dobrą technikę Czyli robić, mieć powtarzalność jakby w swoich działaniach W działaniu, które jest jakby jeszcze dobre No bo to przede wszystkim I to wystarczy, żeby odnosić dobre rezultaty Ja takich rezultatów nie odnoszę a wręcz przeciwnie a więc ogólnie no to jest tak że czasem mam taki dzień gdzie skacze gdzie każdy mój skok tak naprawdę mi wychodzi i to wychodzi idealnie po prostu że no wszystko jest dobrze a czasem mam taki dzień jak dzisiaj wydaje mi się gdzie żaden skok mi nie wychodzi wszystko jest beznadziejnie Tutaj widzimy 30 miejsce w kwalifikacjach No to jest coś po prostu no beznadziejnego dosłownie. Teraz mamy tutaj bardzo, bardzo mocny wiatr. 3,70 cały czas, więc tutaj to w plecy. No ale poleciałem tutaj całkiem całkiem przyzwoicie, że tak powiem. 17 miejsce Po pierwszej serii Więc Nie wiem dokładnie o co chodzi Że tak się dzieje Ale Ale ważne jest to żeby tak się nie działo Teraz widzimy że słaby wyskok I to się przełoży na naprawdę Bardzo słaby lot I to jeszcze lądowanie bez telemarku Bo chciałem trochę przedłużyć Ten lot I To się kończy Tragiczny. Nowa skocznia falunka 140 kwalifikacje. Teraz troszkę dłuższy, dłuższy lot będzie. Więc mam też nadzieję na jakieś lepsze rezultaty. No, na które naprawdę mam nadzieję to taką szczerą. No bo czemu miałbym nie mieć dobrych rezultatów, skoro potrafię. No bo tego nie rozumiem też. No teraz widzimy, że. No, naprawdę udany dosyć ten skok był. Mogę być zadowolony. 9 miejsce w kwalifikacjach. Ale jak przychodzi, to do czego? Czyli do konkursu, będzie słabo. Co zresztą za chwilę sami zobaczycie. Um, tak, no i widzicie, słaby, słaby wyskok. To się przyłoży na naprawdę słaby lot. 16 miejsce, czyli w rezultacie ostatecznym to będzie jeszcze gorzej gdzie dwudzieste miejsce widzimy to już jest nie do nadgonienia do chociażby pierwszej dziesiątki i jeszcze zwłaszcza, że tutaj pewnie skoczy jeszcze gorzej nie wiem co robić źle, bo tak ciężko mi to jest jakby wypatrzeć, bo niby ten ułożenie na art Mam takie samo jak zazwyczaj, a teraz nagle dobry skok widzimy. Teraz bardzo dobry skok. Trzecie tutaj miejsce jakoś, ale to będzie awans. Piętnaste miejsce, więc jestem teraz naprawdę zadowolony. Kusamo K120, kwalifikacje, więc ten wiatr jest tutaj niezbyt sprzyjający, ale no jak na kwalifikacje, no to starczy taki wiatr, myślę bo tutaj nie muszę jakiegoś mieć niesamowicie dobrego rezultatu, jednak a jest naprawdę przyzwoity rezultat, taki z którego mogę być usatysfakcjonowany, tak powiem. No, 27 miejsce, ale to są kwalifikacje. No dobrze, to teraz mamy konkurs, wiatr jest zdecydowanie bardziej korzystny. Pierwsza seria to się powinno Udać jakoś, więc mam nadzieję, że takie ułożenie na art. Jakie mam, jest. O, ależ skok! Co to był za skok? Genialny, genialny skok po prostu. Coś tutaj się stało. Jak na moje poprzednie próby, to jest naprawdę bardzo dobrze. Piąte miejsce, więc teraz powinienem poprawić ten rezultat. Jeżeli by mi się udało, oczywiście. To by było niesamowicie, ale słaby wyskok teraz, co się przełoży na 100% na słaby lot. To widzimy. Zwłaszcza, że są takie skocznie, które mają taki jakby spad w dół. I na nich jak się słabo wyskoczy, można osiągnąć jeszcze jakiś dobry wynik. Ale są takie skocznie jak ta, gdzie jest jakby płaska gdzie jeżeli nie masz dobrego wyskoku no to lądujesz po prostu szybko. Nie masz szans polecieć dłużej. No po prostu słaby wyskok i to skocznie już tam nie wybacza. Yy, więc no cóż. Teraz znowu dobry skok, to są kwalifikacje. Naprawdę coś chyba się lekko poprawia. Ósme miejsce. Jest naprawdę dobrze. To jest Lachtyka 115. Mam w ogóle kiedyś mm, u mnie w szkole. Był taki, jest prowadzony taka, taki wolontariat, jakby ludzi z zagranicy, którzy chcą przyjechać tutaj do Polski na parę miesięcy, żeby poznać kulturę, żeby prowadzić jakieś zajęcia z uczniami w szkole, żeby jakby uczyć ich porozumiewania się obcymi językami. I mm, no, dlaczego o tym mówię? Bo. Pamiętam takiego jednego, jednego wolontariusza właśnie, z, który, z którym e, mia, miałem razem z tam, z kolegami dosyć dobrą znajomość. Nazywał się Jonas i był właśnie z Lachty. Właśnie tam mieszkał na co dzień. E, był naprawdę mega spoko że tak powiem, młodzieżowo. E, no... No to to taka dygresja. Ale widzimy, że drugi skok był lepszy. 19 miejsce teraz. Ogólnie, no to ja zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj nie mam szans nawet na pierwszą dziesiątkę w klasyfikacji generalnej tego turnieju. Ale coś się poprawia w tym momencie, że moje skoki są już takie na przyzwoitym poziomie. Tak jak teraz na przykład. To naprawdę jest dobry rezultat. Dobro ceny za styl. Miejsce piąte, ale to są oczywiście kwalifikacje. Widzimy, jak teraz wiatr wariuje, i to będzie bardzo, bardzo nieudany skok. Mogę to już teraz Wam zapewnić, że w tym momencie mogę nawet się nie zakwalifikować do drugiej serii. Chociaż jak widzimy, wiatr się odrobinę uspokoił. Więc sojen, eee... widzieliście. Wiatr cały czas wiał górę, a w ostatniej fazie lotu wiał w dół. Jakby tego nie było, to bym skoczył jeszcze dalej. Ale mimo wszystko skoczyłem daleko, bo siódme miejsce, więc to jest naprawdę dobry rezultat. Tylko to poprawić teraz. To naprawdę jest możliwe, żeby zająć miejsce w pierwszej dziesiątce. I chyba. Chyba tak się może stać nawet. Ten skok był mimo wszystko gorszy niż pierwszy. Nie wiem dlaczego tak się stało w 100%. No ale nie. No, piąte miejsce. Nie, no to naprawdę dobrze. Piąte miejsce. Najlepszy rezultat jak dotychczas. Wikersundka 105 w tym momencie. Szkoda, że nie 250. Nie wiem, czy w tym turnieju będzie 250. Wydaje mi się, że raczej nie będzie. Yy, więc teraz mam znowu kwalifikacje których poszło mi dobrze, naprawdę dobrze. Pierwsze miejsce, więc to się przełożymy, że na jakąś pierwszą dziesiątkę. Tak, dokładnie, to szóste miejsce. Ten wiatr nie jest zbyt dobry w tym momencie. Nie lubię takiego, naprawdę bardzo nie lubię, bo on nie jest jakby jednoznacznie w którą stronę on wieje i musisz to do Dopiero w trakcie lotu, jakby zobaczyć, a na to już jest zdecydowanie za późno. Kiedy w pierwszej fazie lotu ci się nie uda. Co widzimy teraz? Yy, no, przez mój bardzo słaby lot. Więc miejmy nadzieję, że teraz się trochę poprawi. Teraz mniej więcej widzę, w którą stronę ten wiatr będzie wiał, więc mogę od razu na sam start. Ukierunkować swoje narty. Dobra, tutaj jeszcze telemark się udało zrobić. No, znacznie lepszy skok niż w pierwszej serii, ale... skończyłem Nordic Cup w na bardzo słabym miejscu. 20. No, czyli się tutaj za bardzo nie udało. No cóż no. Może jeszcze kiedyś nagram z tego. Turnieju odcinek a teraz cześć.